witamy w programie Nie najlepsze zagrania i zapraszamy do analizy i do zobaczenia sytuacji po 13 tygodniu rozgrywek. Dzisiaj też spinęło paradami, są też ładne, ciekawe bramki, więc nie zamulajmy, zaczynajmy. Tak, zaczynamy od dwóch interwencji. Najpierw pokażemy interwencję zawodnika różowych Pantery, Uciągowskiego po bardzo ładnej górce. Wyciągnął się Jerzyka. Długi. Tak, no i potem tutaj interwencja Mirosława Marusińskiego, która o tyle była trudniejsza, że jeszcze po drodze był wykoszt lekki, więc tutaj też efektowna parada. Efektownie z rozrywkami się pożegnał CMRS Kula. Tutaj mamy takie dwie siateczki. Najpierw Adrian Sadowski. Właśnie można się spodziewać zawsze wszystkiego, więc efektownie minął. Natomiast mam też pod koniec meczu Marcin Parejko z Fantazją zagrał i zdobył swoją bramkę po takim efektownym właśnie z siatką, także CMRS Kula w dobrym stylu kończy sezon. No i Ferreira, Filipe Ferreira po raz drugi tutaj się znajduje w zestawieniu. Bramka troszkę podobna akcja, ale też tak, że właśnie tutaj chwilce podbiją, tylko że zdecydowanie to nie jest strzał niż kiedyś. Naprawdę fantastyczna akcja Filipe Ferreira. No i cóż, Pepa spadła z ligi. Natomiast tutaj na naszym zestawieniu na czwarta pozycja to jest Szymon Wałpa w meczu z Zenitem. Indywidualnie akcja się kapitalnym strzałem, więc to może być nie pocieszenie na otarcie łez, tak, że Pepa spadła, no ale kapitan, można powiedzieć, że utrzymał poziom do końca. No i nie mogło zabraknąć w zestawieniu Wałpa piątka i Amberg ogólnie, bo tutaj też pokażę drugi popis. Najpierw gol przewrotką Pawła Piątka. Fantastyczny gol. No i potem też efektownie z Fantazją Maciej Banaś wykończył jedną z akcji. A jak się można przyjrzeć, to podanie Piątka, gdzie przytrzymał sobie delikatnie piłkę pod nogą, to też... Więc też Amber tutaj się bardzo lubią i naprawdę zresztą to nie była pierwsza kompilacja. Już nieraz widzieliśmy Amber gol, że tam... Efektownie zagrań nieco nie miara. No i na koniec podcinka, tak. Tutaj też Brokat. Marcin Musiał to jest jeden chyba z wyższych bramkarzy. Tak jest. A tutaj przelobowany podcinko efektownie. Ładnie to wyglądało. Tutaj też umieściliśmy to w naszym zestawie. Dziękujemy za uwagę. To wszystko po programie.